Buongiorno widzowie. Halo, halo, cześć, witam wszystkich. Bardzo serdecznie. Słuchajcie, gramy sobie 60 sekund. Dzisiaj niemontowana seria, chyba że moje magiczne rączki oraz tak zwany OBS. Nie wiem, jak to jest pełna nazwa w sumie tego, ale wiem, że coś ze studiem. Dobra, zaczynamy sobie nową giereczkę. Oczywiście najpierw postaramy się przejść Little Boya. Zobaczymy, jak to dzisiaj nam pójdzie w 60 sekund. Powiem wam tak, ostatnio to psychika posła. Zrobiła magika. Nie udało jej się, więc wróciła ze szpitala i. No i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy teraz, więc. Nie jest najlepiej, więc wybaczcie, jeżeli odcinek nie będzie absolutnie najwyższej jakości. Przydałoby się przede wszystkim zrobić radio, to jest chyba najważniejsza rzecz, wydaje mi się, że zrobić radio. Ale coś czuję, że może być z tym radiem ciężko, bo coś nie widzę tego radia. Widzowie, pyk. Dobra, młody. Tu, maska, git. Latarka, latarka. Walizka, kurwa, brak miejsca. A walizka OP. Mapa. Mapy już nie damy rady, mi się wydaje. Spyk. Spluwa. Spluwa. Dolores. O, apteczka! No i weź Dolores. Nie dam rady, apteczkę. Tu jest taki fajny zapas na blisko, to się aby. Trzeba podnieść, widzowie. Nie wiem, co to jest, ale bierzemy to. Dobra. Pyk. Pyk. Dobra, jest git. I teraz na spokojnie. Pyk. Pyk. Oj, nie. Oj. O. Nie dało się podnieść, niestety. No, jeśli chodzi o zapas zupowy, to jest średnio, bym powiedział. Wydaje mi się, że jest. Słabo. Mam nadzieję, że nie ma lagów. O, chyba kamerkowe delikatne są, ale problem jest taki, że w tle montuję, znaczy renderuję odcinek i render zabiera mi jakieś 80% procesora. Ale nie mam co w tym czasie robić, więc postanowiłem nagrać. Ta gra nie wymaga wyśmienitych. Ty, mamy radio! Zajebiście. Ty, to mamy chyba jest wszystko, to jest jakby. Come on. Tu jest wszystko, co jest potrzebne, mi się wydaje. Dzień pierwszy. Wyżyć w tych warunkach to istna mordęga. Miejmy nadzieję, że szybko to się skończy, bo inaczej nasze martwe ciała znajdą się w jakimś rowie na pustkowiach. Nie jesteśmy entuzjastami takiego scenariusza. No dobra, teraz na pewno nam się, widzowie, uda. A zostawcie łapkę i komentarz i subskrypcję, please. Spoko, thanks. Takie podziemne życie sprawia, że człowiek czasami robi się naprawdę markotny. Brak słońca, brak nieba. Musimy pozbyć się tych ciemnych myśli i wnieść troszeczkę optymizmu w nasze życie. Dobra, na razie jest gites. Brak tego, trzeba na wyprawę iść. Kiedyś myśleliśmy, że życie mogło być znacznie lepsze. To było zanim rzucono nam na głowy bombę atomową. Teraz myślimy, że życie mogłoby być znacznie lepsze. W pewnym sensie niewiele się zmieniło. Okej, nie rozumiem. Spoko, spoko. No i git. O. Zero syfu. Jest posprzątanko normalnie. Dobra, chyba jest jakieś pićku potrzebne. Co czym? Pragnienie. Nie no, dadzą se radę. Kto idzie na wyprawę? Nauczyłem się najważniejszego. Młodzi, no, a najlepiej to Mary Jane. Bo ona dużo je, więc może ginąć jako pierwsza. Niech weźmie maskę, tak wiecie. W razie czego. Żeby promieniowanie jej nie złapało i powinno być git. Ktoś tam do picio. Odwodnienie. No, wydaje mi się, że w takim razie musimy tutaj zarzucić butelki wody. Przez zbyt długie przebywanie w tym mrocznym schronie tracimy rachubę czasu. Nie jesteśmy pewni, kiedy dzień, a kiedy noc.
Mamy problemy ze snem, nasze wewnętrzne zegary są kompletnie rozregulowane, a te okropne żarówki na pewno nie pomagają. Szkoda, że nie możemy ich wymienić, musimy coś z tym zrobić. No apteczkę po to, nie będziemy używać apteczkę, żeby słuchajcie, wydaje mi się wymienić żarówkę. Zmęczenie, Dolores poznosił. Dzielnie ignorując nasze objawy, próbowaliśmy zdrzemnąć na godzinę czy dwie. Nic z tego, jesteśmy jeszcze bardziej zmęczeni niż przedtem, a jest mnóstwo innych problemów, z którymi musimy się zmierzyć. Miejmy tylko nadzieję, że nasze przeraźliwe ziewanie wystarczy, by odstraszyć bandytów i uchronić nas przed chorobą popromienną. No dobra. Idziemy dalej. Jakoś dajemy sobie radę, ale wciąż jest mnóstwo spraw, którymi musimy się zająć. Przycinanie płotu. Zastanawiam się, co to jest. To jakiś... wygląda to jakiś... dysk? Ja mogę sprawdzić, co to jest? Harmonika. Okej. Okay. Też mam taką. Miałem, może i mam nadal. Gdzieś pewnie jest. Na pewno damy sobie radę nawet w Toronto. Pytanie, jak zdobędziemy łódź, by tam trafić. Ponoć to najlepszy sposób, by dostać się do Europy. Małe przestrzenie sprzyjają kłótniom, więc nic dziwnego, że szybko zaczęliśmy się wspierać o jakieś bzdury. Jeśli nie przestaniemy, to może się to średnio skończyć. No dobra, to już tak, takie standardowe, co codziennie wyskakują rzeczy. Mam jakieś X w ogóle na tej mapie. Co? Czekaj, czy my tym X-em zaznaczamy, gdzie mam się udać ktoś? Może. Dobra, jesteśmy głodni z tego, co widzę. Pragnienie głód. Ale jeszcze nie dajemy. Wydaje mi się. Dobra. Pająki zdają się myśleć, że są takie same, że mają takie same prawa do tego schronu, co my. Są absolutnie wszędzie i nie wyglądają, by się nas bały. Co by tu użyć? Wydaje mi się, że użyjemy tego. Spraya na owady. Chyba po to on jest. Bo boję się, że jeżeli użyjemy książki, to może ona się zepsuć. Jest gigantyczny problem, mianowicie Mary Jane nie wraca. Tak, zlikwidowaliśmy 404 robale. W trakcie tej operacji znaleźliśmy upchniętą w kącie nienaruszoną butelkę wody. Tak jest, coś tak kojarzyłem, że dostajemy. Odwodnienie. Okej, czy wszyscy woda? Z żarciem wydaje mi się, że jeszcze poczekamy. Przeżycie pod ziemią to nie bułka z masłem. Dobra, ja już to czytałem w poprzednim odcinku, jeżeli nie widzieliście, to sprawdź to, byćku. Co tu się dzieje? Niektóre poranki jesteśmy naprawdę ponurzy. Musimy zebrać się w sobie i myśleć pozytywnie. O, jest jak jest, widzowie. Wszyscy jesteśmy głodni. Ale wydaje mi się, że nie wiem, czy my, w sensie, czy jest jakby coś dalej niżej głód. W sensie, jak macie pragnienie i odwodnienie, to będzie głód i nie wiem, coś. Ktoś zapukał do naszych drzwi, leżąca na ziemi walizka. Nie, ostatnio pamiętam, słuchajcie, że jak otworzyliśmy walizkę, to znaleźliśmy tam radioaktywną wodę. Więc nie robimy tego tym razem. Mary James obiecywała wrócić prędko, ale do dzisiaj nie ma to złych znak. To potrwa zbyt długo, obawiamy się, że coś jej się przytrafiło. Nie wiemy, kto to zostawił, a w takich czasach nie można ufać nikomu. Nie będziemy ryzykować życiem nawet dla odrobiny zapasów. Mogą być zatrute. Tak jak były. Pozbyliśmy się tego prezentu i szybko o nim zapomnieliśmy. Głód. Nie wiem. Dajemy im jeść?
No głupio by było tak na 10 minutach zostawić odcinek, co? Nie, no jak wszyscy umrą, to będzie tragedia, no jak to? 10 minut odcinek z 60 sekund. Dobra. Jedźcie. Jedźcie i tylko jedźcie z tego wszyscy. Myśleliśmy, że po wybuchu bomby atomowej już nikt do nas chyba nigdy nie zadzwoni. Tak, to już było. Myślę, że młody powinien pójść pod niej słuchawkę, bo nie zależy nam na dzieciach. Nie wiem, dlaczego Mary Jane nie wróciła. O Timie, jak jest zadowolony. O, wygłodzenie, faktycznie. Czyli jest coś jakby poza głodem. Okej. Okay. Czyli jakby Timmy musi zjeść. Tak, sygnał się urwał. Dobra, Timmy musi zjeść. To wydaje się wszystko. Na wyprawę trzeba się udać. Wycieczka bombardować ciepłe kraje. Nie wydaje nam się, żeby ktoś chciał bombardować ciepłe kraje. Okej. Okay. W takim bunkrze to nie do końca wiemy, co się dzieje, wiecie, na świecie. Więc na pewno damy sobie radę nawet w Toronto. Okej. Okay. Odwodnienie, okej. Mężczyzn picie i ten picie. Dobra, zapasy nam się kończą. Najwyższy czas wybrać osobę, która do boju. Pójdziesz z harmoniką? Może nie. Radiem? Oj, na pewno nie. Wydaje mi się, że pójdziesz z mapą. Mamy nadzieję, że Timmy sobie poradzi. Good, good. No dobra. W tak małym bunkrze każdy nowy zapach wyczuwany jest momentalnie. Naszych czułych nosów nic nie ominie. Tak więc, gdy ze ściany obluzowała się jedna cegła, odkrywając niewielki otwór, na który jest dochodzący z niego okropny odór. Dobra, sprawdźmy. Coś było w poprzednim odcinku, pamiętam, ale nie pamiętam, co z tego wynikło. I co z tego wynikło? Zajrzeliśmy do dziury, kręcąc się trochę, że wyskoczyło nam coś z pazurami, kłami lub innymi zmutowanymi częściami ciała, ale nic takiego się nie stało. Plus jedna zupę. Zdechłego szczura, który najwyraźniej próbował otworzyć puszkę zupy. Właśnie coś tak czułem, że to będzie dobry eventik. Tak, rząd jest naszą jedyną szansą, więc trzeba tutaj wysłuchiwać radia. Aha, bo ja to nagrywam. Widzowie. A, bo ten odcinek będzie tylko i wyłącznie w HD. O nie, nie możecie widzieć mojej twarzy znaczy w HD, w sensie full HD, nie możecie widzieć w 2K mojej twarzy. Widzowie, no nic. Dobre, no widzę, zapomniałem zmienić. Rząd nadał transmisję radiową o ewakuację ocalając naszej okolicy. Speaker poprosił wszystkich słuchaczy o cierpliwość i powiedział, że możemy... Tak. Dolores się rozchorowała. No możemy użyć na niej apteczki. Dolores jest... Dolores nie była zbytnio gadatliwa ostatni czas. No co jest nie tak? Kurde, że to jest taka ważna decyzja? No spytajmy chyba, co? Nic mi nie jest. Kurde, nie dodzę. Ona wyleczyła się, a ten... Teraz trochę odetchnęła po szczerym TTATT. Ma się znacznie lepiej. Okej. Okay. No nie mam niestety apteczki. Odwodnienie, czyli piciu trzeba dać. Piciu nam się kończy niestety, a... Dlaczego alarm? Przed skronem zgromadził się gang strażaków, to znaczy są ubrani jak strażacy. Dobijają się, gdy żądają całych naszych zapasów. Grożę, jeśli nie poza to wykurzę nas ogniem. No mamy na przykład spluwę. O kurde. Ale chyba powinno zadziałać. W
Wystarczyło kilka strzałów, aby nasze towarzystwo się rozpierzchło. Co się jednak stanie, gdy następnym razem zabraknie nam amunicji? Lub zatnie się karabin. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo naszym ostatnim linią obrony mogą być wówczas noże i widelce. No niestety, jesteśmy obaj wygłodzeni oraz obaj jesteśmy chorzy. No coś chyba nam nie siadł ten ranik, wydaje mi się. Odwiedził nas domokrążca razem ze swoim marnym worem. Czy my chcemy Szarikowa? Możemy wziąć Szarikowa za zupę. Nie wiem, czy Szarikow jest jakiś turbo ważny, ale może te chłopy będą nas podsłuchiwać jak w poprzednim odcinku i się uda. Dobra, kłód, choroba. Na razie nie dajemy jedzenia. No jest strasznie słabo, słuchajcie. O! Okej. Wrócił, ale... chyba z niczym przydatnym. Strasznie długo mu to zajęło. W czasie wędrówki natrafiliśmy na nienaruszony bombami sklep zapełniony rozmaitościami, nawet czymś do jedzenia, co nie było zupą pomidorową. Prawdziwa wyspa skarbów postapokalipsy. Już mieliśmy poczęstować się tymi cudami, gdy okolice wypełnił przerażający jazgut. Coś ciężkiego zwaliło się z nieba wprost na sklep i zmiotło go w powierzchni ziemi. Kiedy już opadł kurz, naszym oczom ukazała się statek kosmiczny, kropka w kropkę jak w komiksach, które czytał Timmy. Czy to kosmoludki z Marsa? Ale jeśli nawet, to skądże na burcie statku widnieje flaga USA i logo czegoś zwanego Astrobywatel. Może to próba infiltracji cwane te ufoludy. Jakiś pomysłowy delikwent upchał parę rzeczy w skarpecie. Jak owa skarpeta przetrwała katastrofę statku, nie jest dla nas niepojęte. Co więcej, ukryte w niej skarby okazały się nienaruszone. Ciekawe, że w skarpecie... amunicję chować. Dobra, nie mamy wody, więc na pewno musimy iść na tutaj. Na wyprawę. Jest niedobrze. Kogo puszczamy? Wydaje mi się, że Teda puszczamy, jej dajemy do picia, Tedowi nie dajemy nic, bo on idzie na wyprawę. Zabiera ze sobą... mapę? Nie wiem, niech weźmie mapę, może mapę. Zobaczymy. Głód, pragnienie, głód, dobra. Na razie nic. Nasz karabin wydaje się być większym zagrożeniem dla samego strzelca niż delikwenta po drugiej stronie celownika. Broń palna chyba nie powinna tak działać, prawda? Naprawmy ją. To nam na pewno zużyje ten jakby... O, nie... Okej. Poradnik mu tego skauta się nie zużył, to dobrze. Z pomocą poradnika mojego skauta udało nam się naprawić karabin. Zostały nam nawet jakieś nadprogramowe części. Okej, głód chora, odwodnienie, głód... Dobra, piśku. No nie ma wóz wody, niestety. Szaliko wygląda na stworzenie, które samo potrafiło siebie zadbać, ale zrodziły się w nas wątpliwości co do niezależności kota, gdy znaleźliśmy przy jego obrazie jakiś adres. Całkiem możliwe, że jego poprzedni właściciel są niedysponowani, a wycieczka na radioaktywne to zawsze ryzyko. Czy powinniśmy udać się na zewnątrz i sprawdzić ten adres? Tak. Powinniśmy. Ja tam. Nie zeszliśmy daleko, na końcu ulicy zatrzymano nas dwóch elegancko ubranych mężczyzn w prochowcach i kapeluszach, twierdząc, że przeczesywali okolice w poszukiwaniu kota. Szaliko ponoć należy do ich ukochanej babci
starowinki, która wprost uwielbia futrzaka. Podnieśli kota, podziękowali nam za opiekę i szybko się oddali. Żelikow się nie sprzeciwi, więc całkiem możliwe, że mówią prawdę. Okej. Okay. Ciekawe, czy, znaczy, no zgaduję, że pewnie są tu jakieś easter eggi i... Kłód, zmęczenie. Co ona miała? Że są tu jakieś easter eggi, jakieś takie zagadki. Mam nadzieję, że razem będziemy je odkrywać na odcinkach. Dziś gościliśmy w naszym skronie mutanta. Miał kilka dodatkowych par rąk, w pełni sprawnych. Powiedział nam pokrótnie o losach swoich kompanów, głównie innych mutantów, którzy pomimo oczywistej niechęci, jaką darzą ich większość ludzi, wciąż pozostają nastawieni przyjaźnie do prawie wszystkich. Obiecał, że jeśli użyczymy ją drobiny naszych jego grupa, z chęcią pomoże nam obronić nas przed bandytami. Bierzemy. Nie mamy wody. Wodę bym chciał. Wodę. Odwodnienie. Ciężko powiedzieć, czy kierował nimi strach przed bandytami, czy po prostu było nam żal tych mutantów, ale zgodziliśmy się na jego warunki. Niestety... Dostaliśmy kolejność wiadomość od wojsk. Armia planuje przeprowadzić zwiad w naszej okolicy i proszę wszystkich ocalałych o pozostawienie znaków na przystankach autobusowych. Oznaczenie mamy wykonać, zostawiając na miejscu karty do gry. Wygląda na to, że nie będziemy w stanie grać już w pokera, ale jesteśmy gotowi poświęcić nawet całą talię kart. Byleby tylko ktoś nas uratował. No zobaczymy, może się uda, widzowie. O, Szalików znowu wrócił. Odwodnienie, pragnienie, wygłodzenie. Mieściliśmy kartę w odpowiednim miejscu, pozostanie nam więc tylko czekać, aż wojsko nas zlokalizuje. Nie powinno im to zająć chyba zbyt długo, mamy taką nadzieję. Kot powrócił już do naszego bunkra nad ranem. Nie jesteśmy pewni, jak ani dlaczego do nas wrócił. Niestety jesteśmy tylko w stanie dać żarcie teamowi i mamy tylko dwie puszki zupy już, więc... No niestety. Ale mamy wodę. Gdyby tylko mieli odrobinę wody, chociaż parę kropel, to Dolores zmarła w nocy z odwodnienia. Kilka godzin i Dolores by przetrwała. Szelikow, hałasując po punkcie, wpadł z impetem na luźną cegłę w ścianie, odsłaniając schowane tam małe drewniane pudełko. Między śmieciami i drobnymi pamiątkami znaleźliśmy przeterminowany spray na owady. Okej. Okay. To się chyba zauważył naszą eskapadę na powierzchnię. Powinniśmy być ostrożniejsi. Połowa naszego ratusza została kompletnie zdewastowana, druga połowa jednak jest całkiem obiecująca, coś tam. Jeden z ocalałych pomieszczeń był schowek namiotu. W środku był mop wepnięty w wiadro pełne mętnej, brunatnej wody. Zdołaliśmy napełnić tą cieczą parę butelek. Miejmy nadzieję, że nie smakuje mydłem albo czymś gorszym. Okej. Okay. Dobra. Głód, choroba, zmęczenie, strudzenie. Odwodnienie, głód. Odwodnienie to było... tak, to on się musi już napić chyba. Odwodnienie. Dziś znaleźliśmy liści, które najwyraźniej pochodzi z jakichś innych ocalałych. Twierdzą, że są nastawieni pokojowo i chcą nas lepiej poznać. Pytają, czy zechcielibyśmy wysłać jedną osobę na zebranie dziś wieczorem. Bez broni trochę się boimy, ale może to naprawdę jesteś dobry ludzie. Niech idzie ten, bo jak coś czuję, że jakby... Zdadam już jest ciężko. Organizatorami spotkania było bliźniacze rodzeństwo, siostra i brat. W poszukiwaniu porządnych, uczciwych ludzi. Wydaje się być godni zaufania, więc mam nadzieję, że spotkamy się ponownie. Dobra. Już to patrzyłem. Było coś? Głód? Głód. Dobra, czyli nic. Eskapada? No chyba...
Przepis na udany początek dnia. Zdumione miauczenie i sypiący się sufit tynku. Wygląda na to, że Szarlików znalazł nową zabawkę. A kabel ze ściany. To będą te... To te chłopy, co nas będą podsłuchiwać. To był motyw ich z poprzedniego odcinka. Kabel prowadził do zaparkowanym przed domem stezelowanej ciężarówki. Wykłodzenie. Dobra. Nie możemy nikogo. Nikogo wysłać, niestety. Siema, macie może apteczkę? Panie, kto puka? Tak, nie, jest już wszystko tu jest. Na zewnątrz może tam... Okej, czyli tego... Ci podejrzani osobnicy, którzy podsłuchiwali... Tak, no chcą nam wyjaśnić sytuację, no dobra. Oni tam powiedzą, że Szarlików podejrzany o bycie rosyjskim szpiegiem? Szarlików podejrzany o bycie sowieckim szpiegiem? Odwodnienie. Nawet nie możemy, jest za słaby. Jeśli Timmy opuści schronę, chyba już go nie ujrzymy, więc no jakby... Głos otwierać w imię wolności, dobyk nas za schronu drzwi. Nie jesteśmy pewni, kto podaje się za rzecznika protestowego wolności, ale... Z odgłosu wynikało, że jest ich chyba cała grupa. Być może sam uzbrojeni ktoś... Powinniśmy, bo to nasza jedyna droga, szansa. Uratowani? Nie. Niestety. Ale nie. Gdy tylko ujrzeliśmy stojących na zewnątrz ludzi, od razu pożałowaliśmy naszej decyzji o otwarciu drzwi. Grupa nastolatków z ponurymi twarzami, karabinami i spojrzeniami pełnymi determinacji. Już po nas. Pomyśleliśmy. Wtedy jeden z nich zapytał nas, czy trzymamy z czerwonymi. Nigdy nie kibicowaliśmy Red Sox, więc odpowiedzieliśmy, że z całą pewnością nie. Nastrój od razu się rozluźnił, a ci mini młodzi ludzie podarowali nam dwie butelki wody. Poradzili nam również się nie lękać, bo w pobliżu są rosomaki. Nie wiemy, co mają z tymi wszystkimi wspólnego rosomaki, ale uwierzyliśmy im na słowo, plus dwa butelki wody. No spoko, tylko... Tylko nie wiem, powiem wam szczerze, że jeżeli to jest poziom, w którym chorują postacie rzadko, to ja się nie mogę doczekać, by zagrać na najtrudniejszym. Jeżeli to jest ten poziom rzadko. Ted miał dziś dobry dzień, tak zdał sobie sprawę, że to tajemnicze coś, co uwierało go w pośladek od tygodni, to klucze do naszego samochodu. Teraz opiera się, by wyjść i poszukać tej pięknej machiny. Być może znajdę tam, nie wiem, apteczkę na przykład. Albo znajdzie i śmierć. Ted nigdy nie pamięta, gdzie zaparkował, więc to może trochę portwać. A, wyjechać, jak znajdzie auto na chodzie. No nie wiem, czy jest to możliwa opcja. Puk, puk. Ten dźwięk zawsze nas zaskakuje. Może oznaczyć wszystko. Coś dobrego albo coś koszmarnego. Tak czy siak, czy powinniśmy otworzyć drzwi. No tak. Okej. Okay. Nie jest źle. Jest 33 dzień. Otworzyliśmy drzwi, ale nikogo tam nie było. Cholerni kawalerzy. Tak się zawsze dzwoniło i uciekało. Pragnienie głód. Klasyka, to zawsze. Najlepiej zawsze jak byłeś najebany, to było wtedy najfajniej. Ostatnimi czasy usłyszeliśmy dziwne dźwięki, czy wychodząc z zewnątrz, czy może być coś chowa się w schronie razem z nami. Tracimy kontakt z rzeczywistością, chyba powinniśmy zająć się nim sytuacja się pogorszy, na to karty. Dobra, jest git. Jakoś się, słuchajcie, trzymamy. Odwodnienie głup. Najlepsze,
Najlepsze było zawsze jak tego, jak staliśmy i ktoś podchodził i tak patrzył, wiesz, i tak wszyscy nie, a on mówi nie, dobra, idziemy, wiecie, dwa domy dalej i wszyscy w zupełnie inne strony. O, obawialiśmy się, że wojsko się na nas wypnie, ale w końcu się odezwali. Kolejna transmisja pełna była obietnic o ewakuacji, a skończyła się z nutą wątpliwości. Speaker poprosił, by wszystkie grupy ocalałych pozbyły się broni palnej przed ewakuacją. Nie wiem, o co w tym dokładnie chodzi. Z drugiej strony, czy pozostały jakieś prawa i lewa, czy może każdy odpowiada już za siebie. No dobra, pozbądźmy się broni. To jakby wydaje mi się, że to już następny dzień, już albo wygranko, albo koniec. Zdecydowaliśmy się usłużnie usłuchać wymogów wojska i pozbyć się naszego karabinu. Zrobiliśmy to z ciężkim sercem, ale taka jest cena za bezpieczeństwo. Oczywiście nie oznacza to, że nigdy nie załatwimy sobie innego karabinu. Odwodnienie, głód, strudzenie. Już minęło parę dni, od kiedy te wyrzeczy zaczynam się tym bardziej, że nad nami słuchać jakieś wrzaski i łomotanie. Czy ten wpadł w tarapaty, może wyjrzeć na zewnątrz? No wyjrzyjmy, ale nie wiem, czy to nie oznacza końca. Okej. Okay. Wrócił. Jebany, ale się trzyma. Owszem, te coś znalazł, ale to nie było auto. Wkręcił się na jakieś post-apokaliptycznego grilla w czyimś spalonym ogródku. Twarze niektórych imprezowiczów wydawały się nam znajome. Ale wszyscy wyglądali dziwacznie. Maski przeciwgazowe, gogle, łańcuchy i wszędzie skórzane kamizelki. Co to było? Bal przebierańców? Ted dał się łatwo znaleźć, leżał sobie nieprzytomny w rowie obok bunkra, a wokół niego roznosiła się intensywna woń pomidorów i alkoholu. Czyżby nalewka pomidorowa? Okej. Głód, choroba, zmęczenie. Myślę, że to strasznie nieodpowiedzialne, ale ja się tą znam. Timmy jest pełni sił. To trzeba. W drzwiach... Dobra, widzowie, niestety stała się rzecz katastrofalna. Otóż nagrywanie zostało przerwane z jakiegoś powodu. Całkiem możliwe, że coś, co renderuje od jakiejś 16 godzin się wykrzyczyło na ostatniej prostej, więc no niedobrze, natomiast no nie martwimy się, psychika i tak już nie istnieje, więc to jakby nie ma znaczenia, po prostu zrobimy drugi raz, piąty, siódmy, dziesiąty, pewka. Dobra, skończyliśmy na nalewce pomidorowej prawdopodobnie, chociaż nie pamiętam do końca, czy tak było. Calików żyje, głód, choroba, zmęczenie, strudzenie, głód, strudzenie. Na razie nic nie dajemy. Timmy może iść na ekspedycję. Rodzeństwo znów do nas zawitało, tym razem z prośbą innego rodzaju. Zamierzałem wybudować dla swojej grupy niewielki obóz w okolicy. Znaleźli już dobre miejsce i zgromadzili materiały budowlane. To jest skrzepą i siekierą, by pomóc przy budowie domów. No dobra, to chodźmy. Chociaż my chyba padamy, ale no musimy próbować, mi się wydaje. Robota skończona, co prawda zarobiliśmy kilka drzask, ale było warto, nawet nie się bawiliśmy prawie przy budowaniu domków na drzewie w naszym ogrodzie. Grupka podziękowała nam za wsparcie i obiecała, że niebawem znów do nas zawita. Mam nadzieję, że tym razem, słuchajcie, dźwięk nie jest za głośno. Jest na 2%, więc mam nadzieję, że powinno być ok. Zobaczymy, mam nadzieję, że też nie jest spóźnione, bo widziałem, że w poprzednim odcinku było. Dobra. Choroba, głód. Dobra, Timmy musi dostać jedzenie. Znaczy ja wiem, że tutaj akurat to nie ma za bardzo znaczenia, ale... Czy Timmy powinien iść? No to jest, kurde, wydaje mi się... Ciężka sprawa, ale wydaje mi się, że powinien. I powinien iść, słuchajcie, z... latarką. Myślę, że latarka to jest absolutnie przedni wybór. Dzień 38, nadal nic nie podejrzewają.
Nie, to było dzień 38, tak mi się wydaje. Albo tak mi się wydaje, no. Trudzenie, wygłodzenie oraz pragnienie. Wiem, że kiedyś robiliśmy sobie memy. To tam było 38, ale nie wiem, czy tak w oryginale, czy w ogóle skąd to jest, zielonego pojęcia nie mam. Gang strażaków. Dawaj siekierą i grozimy. Świeżaki. Patrz, a nie, dobra, nie będę wam pokazywał. Chyba, że... Dobra, nie chce mi się iść po nie. Ja wiem, że montuję to serię, ale nie chce mi się. Parę dni skończono. Nie skoordynowałem machnieć siekierą, wystarczyłoby te tchórze czmychnęły. Niestety takie godziny prędzej czy później wyłażą ze swoich nor i wracają. Regularne ostrzenie siekiery musi zostać tutaj podejmowane. Dobra, dobra. Czterdziesty dzień, no to jest widzowie długo. Być może powinniśmy zająć się planowaniem wycieczek czy przeprowadzek. Po tym jak uda nam się stąd wydostać. Głód, wycieńczenie, zmęczenie, strudzenie. Wiecie, ja bym dał, kurde, coś się boję o Teda, więc dam mu full pakiet, wiecie? Kot jeży się i fuka w naszą stronę, a konkretnie w stronę naszych zapasów. Nie wiemy, że to zupa to dobra karma dla kota, ale to dziś jedyna porcja w jadłospisie. Dajemy szarlikowej. Szarlikowowi? Timmy. Ten mały demon pożar całą zawartość puszki w mniej niż 60 sekund i nie pozostawił ani kropli. Potem rozpoczął trwającą już kilka godzin drzemkę. Cóż, przynajmniej teraz mamy chwilę spokoju. W naszej okolicy trwają rządowe zrzuty z zapasami dla potrzebujących. Łatwo je wypatrzeć przez flary dymne, ale większość z nich wylądowała w bardzo niedostępnych miejscach. Pomimo tego część z nich została już splądrowana. Jakim cudem? Po co nam na przykład skrzynia pełna gumowych tych? Dwa wody, maska, broń, okej. Okej. Nie jest najgorzej, ale wygłodzenie. Na team musi dostać jedzenia. To też się kończy. Przerzucie super nowoczesnego ustrojstwa złożonego z papierowych kubeczków i kilku metrów sznurka odbyliśmy poufną rozmowę z znanymi już agentami rządowymi. Jeśli nasza misja zakończy się sukcesem, maluje się przed nami świetlana przyszłość w tajnym prezydenckim schronie. Mamy udać się na krótką ekspedycję i spisać krótki raport z rekonesansu. Rościzna, kto pójdzie? Chyba Ted. Chociaż młody powinien iść, kurwa. Przepraszam. Ja debil. Łaskawie zgodziliśmy się przekazać im część naszych zapasów. Agenci w podzięce uchylili kapelusze, jeśli tak można nazwać to dziurowe, przykurzone fedory i zapowiedzieli swoją kolejną wizytę za kilka dni. No dobra. Głód, zmęczenie, strudzenie. Wyszaleńcy, wszystko zniszczyliście, niech was szlak. My na harmonijce zapograjmy. Lampus bandytów w naszej okolicy doprawa nas dostatnio do szału. Zachowują się jak dzikie zwierzęta, nie godzimy się na to. Ktoś powinien pokazać, że niewinni mieszkańcy tego postawy to żadne ciemajdy. Kurwa, to chyba nie jest dobry pomysł. Wydaje mi się, że pewka, że tak. Co mam zrobić? Trzeba szukać tutaj ratunku. Ojejsiu. Obrażenia, zmęczenie, strudzenie, wycieńczenie. Odwodnienie, głód, choroba, zmęczenie, strudzenie. Ojejciu, wygraliśmy bitwę, te łotry są już niczym. Szybko ich obezwładniliśmy i przeganiliśmy z okolicy, a to wszystko Timmy.
Ledwo trzymałem się na nogach ze zmęczenia i emocji, ale było warto. Ta misja była trudniejsza niż się spodziewaliśmy. Cichcem przemykaliśmy po dzielnicach, które były szemrane nawet przed apokalipsą. Obecnie panuje tam krwawa wojna psich i kocich gangów. Każdy zwierzak uzbrojony jest po zęby. Ledwo żyliśmy z życiem. Uważam, że te misje zaprowadzą nas do bunkra godnego VIP-ów takich jak my. Kiedyś czytaliśmy, że w rządowych stronach są marmurowe łazienki, a w nich złote wiadra, których nie postrzegłby się nawet król. Złote wiaderka. Bożąsiu. Odwodnienie, głód. Dobra, zupy nam brakuje. Żołnierze są już w pobliżu i wedle ich rozkazu jedna osoba z każdej grupy ocalałych ma wyjść im na spotkanie i wskazać drogę do swojego schronu. Trochę to dziwne, mam nadzieję, że ich intencje są dobre. Lepszych opcji chyba nie mamy. Niech idzie młody. Kurwa. Stawiliśmy się na spotkanie, surowo wyglądając, że również zadał nam kilka pytań, zanotował nasze imię, co obiecał, że będziemy w kontakcie. Mam nadzieję, że wywarliśmy na nich dobre wrażenie. Szkoda, że nasze dzielne lakierki od świetne koszule nie przetrwały wybuchu. Głód. Wycieńczenie, obrażenie, zmęczenie, strudzenie. Ojejciu. Nikogo nie wyś... niestety... Przedyskutowaliśmy wszystkie możliwe tematy, powinniśmy coś na to poradzić. Dobro, Radyjka sobie słucham, rozumiem. I... koniec! Ted umarł, Dolores umarła, Timmy osalał. Niestety, widzowie. A, szczęśliwym trafem wzięliśmy ze sobą radio. Możemy posłuchać muzyki. Wciąż grałem jakąś muzykę, prawda? Długa choroba. Niesłowienie mogło skończyć się dobrze. Te dotrzeć we śnie. Co tu dużo mówić? Niełatwo jest przetrwać trudny czas apokalipsy. Przeżyliśmy 46 dni. Te dni dał rady chorobie. Koniec. Niestety, widzowie. Jest jak jest. Nie przetrwaliśmy niestety, słuchajcie. Przetrwały dni, wypita woda, zjedzona zupa. Chyba lepiej nam posło. Obrony schronu 2. Udana ekspedycja 18-9. Przedmioty zebrane 7. No było dobrze, ale się nie udało, widzowie. Nie wiem co jest, nie tak z tą grą. Ciężka jak cholera, słuchajcie. No nic, będzie trzeba podjąć, słuchajcie, tutaj trzecią próbę. Zdecydowanie. A to ową próbę podejmiemy w kolejnym odcinku. Więc zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję oraz podnieście linki w opisie, na przykład Instagram oraz mój drugi kanał oraz Twitch. Zapraszam i życzę miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia, widzimy się jutro o godzinie 16, bo odcinki zapamiętajcie codziennie. A tak jeszcze tylko na koniec powiem dla tych, co zostali. Ja tak się zastanawiam w sumie, bo... nie wiem, czy ta gra jest dość taka nudna dla większości widzów. Zastanawiam się, czy faktycznie zrobić jakiejś głupiej montowanej serii. Ale kurde, no nie wiem. Ja już tak zacząłem i nagrałem te dwa odcinki. Może trochę przeliczyłem się, słuchajcie, nie miałem pomysłu na tą serię. Ten pomysł powoli wraca. Jakieś mam fajne pomysły, więc zobaczycie. Może kolejne, słuchajcie, 60 sekund. Będzie zupełnie inny niż jest teraz. Możecie się tylko przekonać, wchodząc na kolejny odcinek. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.